Proszę Państwa, widać, że ten Red Prince bardzo uspokojony, nie ma jakiegoś siły wzrostu, dlatego tutaj cięcie jest bardzo proste. To powiedzmy, że trochę zrobimy tak, jak powinieneś tutaj, ten dół będzie większy. Co ja mówię, zawsze robię ten oświet. No tutaj mamy przycięte, przycięte jest to listwą. Łatwo wytłumaczyć, Jona Golda chcięcie, wycinamy tylko bardzo sztywne. Tutaj zwisające może zostawić. Podcinamy. Zaraz to zrobimy od razu tutaj drugie. Poprawiamy, coś się nie docięło. Proszę Państwa, jeżeli chcemy skrócić gałąź, to skracamy tak i na jednoroczny. Wtniemy, jest potrzebne. O. Tak, i w Junagoldzie wiadomo, to pierwsze piętro możemy klikać. Tutaj w górnej części to tylko już, jeżeli chcemy, to podcinamy, jak jest za długa gałąź, by nam przeszkadzała. Tak, to żadnych tam wymysłów nie robimy. Proste cięcie Junagolda, szybkie. No i tutaj o. Zdecydowanie szybciej na pewno będzie nam to szło niż w gali. Jednak w gali tych cięć, to wytniemy, tych cięć, jeżeli chodzi klikania, żeby pobudzić ten wzrost, jest dużo, dużo więcej. Łatwo jest wytłumaczyć pracownikowi, jak pociąć po cięciu mechanicznym Juna Golda, bo jakieś brzydkie, to możemy ze szerok zostawić tylko, ale albo jak jest ma duży, wyciąć. Oczywiście nawet można robić to dwuręcznym, dużym sekatorem, ze względu na to, że tylko wycinamy co którąś gałąź, no i tutaj na wierzchołku, żeby to było zwężenie. I to wszystko. I tutaj mówię, w porównaniu do gali, no to naprawdę skracamy czas cięcia dużo, dużo bardziej. No nie możemy tak mocno ciąć, jak, bo będziemy mieć za grube przerosty, tak? Musimy mieć te jabłka najlepiej 75 do 90 maksymalnie, bo wszystko co powyżej, no to już jest jako traktowane jabłko teraz przemysłowe.